Kujczaki, z tej strony Kujkoko i Migi. Mua. Witamy Was w kolejnej lekcji z kursu szydełkowania i dzisiaj zaczniemy coś naprawdę bardzo, bardzo fajnego, ale o tym za chwilę się przekonacie. W kursie szydełkowania będziemy zajmować się nie tylko formami przestrzennymi, ale również tym, co jest popularne za granicą. I w tym momencie chcę Wam przedstawić świetną technikę, która nazywa się corner to corner, w skrócie C2C, czyli C2C, jeżeli tak wprost po polsku powiemy. Jest to coś... Nie jest to mega łatwe, ale nie jest też bardzo skomplikowane, po prostu wymaga dużo skupienia. Ale wygląda świetnie jako pledy dla dzieci, jako poduszeczki, czy nawet jako takie, no nie wiem, podkładki pod kubeczki. I naprawdę warto się tego nauczyć, zwłaszcza, że w podstawie pracujemy tak naprawdę tylko na oczkach łańcuszka i na słupkach, ale o tym więcej. Więc pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał i koniecznie kliknąć w dzwoneczek, wtedy nie przegapicie kolejnych filmów, nie tylko związanych z szydełkowaniem. Ojejku! Na stropie! Kichnęła! I dajcie filmiku łapki w górę. Tak, to też możecie zrobić, więc lecimy do materiałów. Materiały są dosyć proste. Potrzebujemy oczywiście włóczki. Rodzaj włóczki zależy od Was. Ja mam przygotowanych kilka tutaj kolorów zwykłej bawełny. I oczywiście do tej włóczki potrzebne jest odpowiedniej wielkości szydełko. W moim przypadku jest to szydełko 2 mm i jest to dokładnie o jeden rozmiar mniejsze szydełko niż poleca włóczka. Ja będę korzystać ze wzoru, który zaprojektowałam. Znajdziecie oczywiście go też na blogu, link jest w podpisie. I tak naprawdę możecie korzystać z dowolnego wzoru takiego na kratki, na przykład ze wzorów na haft krzyżykowy. Tak naprawdę ważne, żeby na początek był to idealny kwadracik. I zaczynamy tutaj. Z tego rogu i będziemy kończyć tutaj na górze. Więc lecimy. Ta technika jest bardzo łatwa i opiera się na oczkach łańcuszka i słupkach. Jeżeli nie potraficie ich jeszcze zrobić, to tutaj będą odnośniki do wszystkich filmów, linki też są w podpisie, abyście mogli sobie po prostu to poćwiczyć. I ona, ta technika, czyli corner to corner, wymaga odrobiny skupienia, ale można ją opanować nawet za pierwszym razem. Zaczynamy od zrobienia 6 oczek łańcuszka. Z czego 3 oczka łańcuszka, te najbliżej szydełka, liczą się jako słupek. Odliczamy te 3 i w 3 ostatnich, czyli 4, 5, 6, robimy po jednym słupku. I tak wygląda pierwsza kratka i właśnie na takich kratkach będziemy bazować. Czyli ona składa się z 3 słupków i oczek łańcuszka udających słupek. I to jest tutaj ten zupełny boczek. Już Wam jeszcze raz pokazuję. Właśnie zrobiliśmy to. I teraz będziemy robić 2 boczne. Zaczynamy ponownie od zrobienia 6 oczek łańcuszka, z czego, jak widzicie, jak sobie to obrócimy, było tak, obracamy w ten sposób, z czego ponownie 3 najbliżej szydełka omijamy, ponieważ one są naszym udawanym słupkiem i w 3 kolejnych robimy słupki. I teraz mamy takie 2 odnogi, 2 kwadraty, które kojarzą mi się z nóżkami, ale musimy je połączyć. I to jest ten dalszy, ten, który robiliśmy pierwszy. Łapiemy za niego, obracamy go tak, aby to miejsce, gdzie były 3 oczka łańcuszka, były po lewej stronie, ponieważ w najwyższym oczku łańcuszka wbijamy się i robimy oczko ścisłe. Łączymy właśnie w ten sposób. I w tym momencie jesteśmy
na takim etapie, że nie musimy robić 6 oczek łańcuszka, ponieważ jak zauważyliście, 3 oczka łańcuszka we wcześniejszych kwadratach były podstawą, na której później robiliśmy słupki, a 3 były słupkiem. I tu już mamy podstawę. O, to jest właśnie to. Więc robimy tylko 3 oczka, które udają słupek. I w pozostałych robimy 3 słupki. Tak to wygląda. I w tym momencie odwracamy. I tutaj już będziemy robić 6 oczek łańcuszka, ponieważ to będzie zewnętrzny kwadrat. Więc to jest bardzo łatwo zapamiętać. Za każdym razem, kiedy powiększamy, czyli robimy kwadrat z rogu, on ma 6 oczek łańcuszka. I tak jak poprzednio, 3 omijamy, ponieważ to jest nasz słupek. I w pozostałych 3 robimy słupki. I tu już będzie naprawdę bardzo prosto, ponieważ już samo ułożenie naszych kwadratów, które dorabiamy, pokazuje, jak łączyć je ze sobą. Bo jeżeli byśmy ich tutaj nie łączyli, to byłoby zbyt luźno. I też odliczamy sobie oczka łańcuszka. I nawet na takiej samej wysokości, jeżeli nie lubicie liczyć, po prostu złapcie z poprzedniego kwadraciku oczko i oczkiem ścisłym po prostu zamykajcie. I z racji tego, że to jest wewnętrzny kwadrat, nie robimy 6 oczek, robimy 3, które udają nasz słupek i uzupełniamy pozostałymi 3 słupkami. Łączę. I ponownie nie potrzebuję zrobić 6, ponieważ mam już podstawę. Robię 3 oczka łańcuszka. I do końca uzupełniam słupkami. I ponownie obracamy wódkę. I powtarzam to samo. 6 oczek łańcuszka, z czego 3 to są słupki, 3 słupki łączę. Lecę. I ja sobie tutaj ten fragmencik właśnie zrobię, ponieważ wrócę do Was do momentu, może wrócę do Was w momencie, kiedy będę dodawać kolor. Bo jak sami widzicie, jak się opanuje podstawy tej techniki, to jest dosyć prosto. Więc ja jeszcze pokażę Wam, jak dołożyć kolor i po prostu jak zmniejszać, żeby w razie czego móc właśnie całą robótkę skończyć. Pokażę Wam to jeszcze raz na zbliżeniu. Czyli jestem na etapie, że zrobiłam 3 oczka łańcuszka w zastępstwie słupka i 3 słupki. I w tym momencie ten kwadracik muszę połączyć z tym tutaj obok. Jeżeli za każdym razem nie chcecie odliczać tutaj raz, dwa, trzy, 3 oczek, to wystarczy, że zapamiętacie, że wbijacie się w ostatni słupek. Ponieważ jeżeli obrócimy robótkę i w tym momencie patrzymy na ten kwadracik w ten sposób, czyli tak jak go robiliśmy, no to mamy 3 słupki i tu pod moim kciukiem 3 oczka w zastępstwie słupka. I musimy wbić się tutaj, w to miejsce, przy ostatnim słupku. Tylko że jakby no, problem polega na tym, że robimy to z drugiej strony, ale to będzie zawsze to miejsce. I teraz robimy 3 oczka w zastępstwie słupka. I tutaj na tych 3 oczkach z tej podstawy, którą łączyliśmy, robimy 3 słupki. I bardzo ważne, nie owijajcie wokół tego. Bo jeżeli będziecie wokół tego owijać, czyli będziecie właśnie robić takie owijane słupki, to zrobią Wam się dziury. Ważne, żeby po prostu się wbijać. W ten sposób wyjdzie ładnie i równo, czyli tak jak chcemy.
i ponownie włączymy i przerabiamy dalej. Teraz jestem na etapie, gdzie będę dodawać kolor i to jest niesamowicie proste. Po prostu przygotujcie sobie drugi kolor włóczki. W moim przypadku jest to czarny, ponieważ będziemy robić tutaj ten fragment boczny. Zrobiłam trzy pierwsze kratki, które jeszcze są szare. Jestem w momencie łączenia jednej z trzeciej z kolejną. I też wbijam się szydełkiem w odpowiednim miejscu, ale nie łapię już za szarą nitkę. Ją sobie odkładam. W tym momencie łapię za czarną i właśnie z tą czarną przerabiam oczko ścisłe. Szara sobie tam po prostu zostaje. I po prostu robię dalej tyle, ile potrzebuję kratek. I to, czy będziecie za każdym razem odcinać i w ten sposób dokładać kolor, zależy tak naprawdę od wzoru. Ponieważ ja nie jestem fanką przekładania tutaj z tyłu tych kolorów. Na zasadzie, gdybym kolejną kratkę musiała zrobić szarą, to wolałabym odciąć czarny kawałek i dociąć nowy szary, niż po prostu tutaj w ten sposób to przełożyć, ponieważ ta nitka byłaby widoczna i też nie jestem do końca fanką przerabiania tego, wyrabiania jak w moczidli. Tutaj pojawi się odnośnik, żebyście wiedzieli, o czym mówię. Więc według mnie lepiej jest za każdym razem odcinać, docinać, a później po prostu przy pomocy igły przywać. Zwłaszcza kiedy robicie kocyki, czyli jeżeli to byłby kocyk, to wszystko musi być w miarę rozciągliwe, tak jak teraz, a jeżeli byśmy tą nitkę ciągle przekładali, to niestety by takie nie było. Więc ja lecę dalej, będę rozszerzać i tutaj przerabiać sobie duszko aż do najwyższego rogu i wtedy pokażę Wam, jak zmniejszać. Doszłam już do takiego momentu, że nie będę dalej rozszerzać, a nawet będę zmniejszać. I to jest bardzo, bardzo proste. Jestem tutaj w tym rogu i normalnie robiłabym 6 oczek łańcuszka, czyli 3 na podstawę, 3 na słupek, ale nie rozszerzam. Chcę od razu przejść tutaj do robienia tego kwadracika. Więc robię jedno oczko łańcuszka, które będzie moim oczkiem zwrotnym, czyli takim, które się tak naprawdę nie liczy. I tutaj w górze, tam gdzie mam słupki z tego kwadracika, robię 3 oczka ścisłe. Po jednym w każdym, czyli 2. I to jest trzeci. Czyli tak naprawdę przechodzę w tamto miejsce. I teraz obracam moją rybutkę i lecę dalej według wzoru, robiąc kwadracik, który jest normalnie w środku, czyli robię 3 oczka łańcuszka i teraz 3 słupki. Łączę z kolejnym kwadratem. I dziergam dalej. Jak widzicie, tu ten boczek jest zamknięty. No i lecę tak do końca. I kiedy jesteśmy na drugim końcu, zrobiłam już ostatni kwadracik. W tym momencie go łączę. I jeżeli bym rozszerzała, to robiłabym 3 oczka łańcuszka i 3 słupki, ale nie chcę, ponieważ w tym momencie będziemy już schodzić. Czyli ponownie robię jedno oczko łańcuszka, które będzie oczkiem zwrotnym. Obracam całą rybutkę i tak jak w poprzednim razie, przechodzę tutaj aż do rogu i robię to oczkami ścisłymi, które przejawiam właśnie w tych słupkach, które przed chwilą robiłam. W ten sposób właśnie niewidocznie przechodzimy do odpowiedniego momentu. I kiedy jestem, mogę ponownie obrócić rybutkę i robić kwadraciki dalej. I tak jak mówiłam, kończymy tutaj w górnym rogu. Kiedy połączymy ostatni kwadracik, wystarczy zrobić jedno oczko łańcuszka. Ogólnie każdą rybutkę zakończam jednym oczkiem łańcuszka. Dzięki temu mam pewność, że mi się to wszystko nie spiuje. Wtedy odcinam dłuższy kawałek
i przy pomocy szydełka wyciągam włóczkę. Zostało mi tak naprawdę tylko wszyć końcówkę i wszystkie inne końcówki, które mogły pojawić się w trakcie budki. I mój kawałek, mój kwadracik jest skończony. Ja go po prostu przerobię na poduszkę. Jak widzieliście, mój kwadracik wyszedł naprawdę całkiem spory, bo to aż 23 kratki na 23 i docelowo będzie z niego poduszeczka dla ciebie, kotusia, dla kotusia. Oczywiście, jeżeli chcecie to do ćwiczeń, możecie zrobić dużo mniejszy kwadracik. Nawet nie musicie robić żadnego wzorku, po prostu lecieć jednym kolorem. Ciągle się uda, ciągle będzie pięknie. Minus takiej techniki jest taki, że zostaje dużo końcówek do szycia, ale wydaje mi się, że zdecydowanie warto. Więc pamiętajcie, subskrybujcie ten kanał i klikajcie w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych lekcji związanych z kursem szydełkowania. Ale oczywiście nie tylko, bo pojawiają się tutaj też inne filmy. I pamiętajcie, żeby dać filmikowi łapki w górę, dzięki temu będę wiedziała, że Wam się podoba. Nie zapomnijcie też o oznaczaniu, wszystkie moje filmy mają oficjalny hashtag kurkoko, możecie też oznaczać małpko, oczywiście. A kursy szydełkowania mają też hashtag kurs kurkoko, więc zachęcam, bo wtedy możemy się znaleźć. Lady, zostaw aparacik. Zostaw Lady. Patrzcie, kto do nas przyszedł. Cześć, kochanie. Idziesz do siostry? A, i taka mała dla Was, taki mały bonusik dla Was. Na blogu znajdziecie wszystkie najważniejsze rzeczy związane z corner to corner, z tą techniką, czyli taką szybką przypominajkę na wypadek, gdybyście nie chcieli tego filmu odtwarzać ponownie. Oczywiście do tego Was zachęcam. Tam też znajdziecie wzór. Więc koniecznie, koniecznie klikajcie tam w podpisie i my widzimy się następnym razem. Pa! Maybe.